Mamy w regionie najlepszy ośrodek onkologiczny w kraju. Kto o tym zdecydował? Pacjenci. Fundacja Alivia prowadzi portal onkomapa.pl, w którym właśnie ci, których najbardziej to dotyczy, mogą wyrazić swoją opinię na temat szpitali i personelu. Onkofundacja wyróżniła najwyżej ocenianych specjalistów. W szranki stanęło blisko kilka tysięcy lekarzy i 120 ośrodków onkologicznych. Najwyżej zostało ocenione Uniwersyteckie Centrum Kliniczne imienia Gibińskiego w Katowicach. Uprzejmość, otwartość czy sposób komunikacji. Dla lekarzy to, że doceniają ich pacjenci, jest absolutnie kluczowe. Jest to wyróżnienie tym bardziej, że jesteśmy dość młodym ośrodkiem onkologicznym na mapie Śląska, więc tym bardziej cieszy takie wyróżnienie. Jest to wyróżnienie dla nas, dla całej załogi, dyrekcji, lekarzy. No i jest to jakby tym bardziej cenna nagroda, bo to jest wyróżnienie przyznawane przez pacjentów. Bo to właśnie pacjenci najlepiej znają medyków i szpitale. To oni na co dzień stykają się ze szpitalną rzeczywistością pełną lęku i obaw. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne już raz zostało nagrodzone w tym plebiscycie w 2016 roku. Pacjenci przede wszystkim zapamiętają podejście do pacjenta, bo to składa się na całość leczenia. Czyli podejście do pacjenta, empatyczne podejście do pacjenta, holistyczne podejście do pacjenta, możliwość zapewnienia mu kompleksowego leczenia w danym miejscu jest dla pacjentów bardzo ważna. Plebiscyt zorganizowany przez Onkofundację Alivia dał pacjentom możliwość oceny i wyboru najbardziej odpowiednich miejsc opieki. Kategorie oceny obejmowały m.in. organizację leczenia i przestrzeganie praw pacjenta. Onkomapa powstała 10 lat temu z inicjatywy twórców Fundacji Alivia, którzy to mieli własne doświadczenia zmagania się z systemem opieki zdrowotnej. Agata Polińska była zdiagnozowana na zaawansowanego raka piersi i widziała, jak różna jest opieka w różnych ośrodkach onkologicznych. Drugie miejsce w rankingu zajęło Radomskie Centrum Onkologii. Na podium znalazło się też Białostockie Centrum Onkologii.